Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam. Najpierw się wytłumaczę za 15-minutowe spóźnienie. Tak się złożyło, że dzisiaj posiedzenie Sejmu akurat rozpoczęcie absolutnie pokryło się z naszym zespołem i stąd moja nieobecność, bo była możliwość głosowań. A jak Państwo wiecie, jest to naszym obowiązkiem, żeby na tych głosowaniach być. Także bardzo serdecznie przepraszam Państwa, ale również bardzo gorąco witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na to dzisiejsze spotkanie wszystkich Państwa. Myślę, że każda osoba, która będzie zabierała głos, będzie się przedstawiała. Bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że będzie pan profesor Wojtyniak za chwilę i również bardzo dziękuję panu ministrowi Woźnemu, że znalazł chwilę czasu. Ostatnio się widzieliśmy i nie ukrywam, że to ostatnie nasze spotkanie, które odbyło się na terenie Zagłębia, jest trochę inspiracją dzisiejszego naszego spotkania, ponieważ informacje, które tam uzyskaliśmy i cała debata była na tyle ciekawa, że postanowiłam przenieść ją na poziom parlamentu, ażeby nadać temu jeszcze większy rozgłos i rangę. Ale jest oprócz problemów związanych ze smogiem i na pewno pan minister tu będzie chciał kilka ważnych słów powiedzieć na temat całego programu czystego powietrza, to myślę, że to dzisiejsze nasze spotkanie powinno być i tak bym chciała, żeby było ukierunkowane na aspekt zdrowotny, bo przecież nie mówilibyśmy o problemie powietrza i o tym, czy ono jest widoczne, czy nie, gdyby nie to, a że mamy problem zdrowotny. Mamy śmiertelność 48 tysięcy rocznie, tak się szacuje, co jest na pewno nie bez znaczenia. I dlatego osobiście uważam, że ten aspekt podniesienia rangi zdrowia w całym problemie czystego powietrza w moim odczuciu jest trochę mały i uważam, że Ministerstwo Zdrowia tutaj powinno się bardziej zaangażować. Bardzo się cieszę, że jest pan dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, więc rozumiem, że też pan dyrektor ma jakieś nowe wiadomości na ten temat, a chcielibyśmy się, jeżeli mówimy o zdrowiu, skupić na dwóch rzeczach. Stąd zaproszenie Instytutu Zdrowia Publicznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, a mianowicie na wskaźnikach zdrowotnych, które, jak Państwo wiecie, ostatnie dane pokazują, że się pogorszyły. A drugi aspekt to jest edukacja zdrowotna, która w każdym, ale proszę mi wierzyć, że w każdym spotkaniu, na każdej konferencji jest bardzo mocno podkreślana jako ten jeden z najważniejszych elementów, którego nam brakuje. One oczywiście są. Ja nie mówię, że nie ma różnych programów edukacyjnych, prozdrowotnych. One są. Ale czy przynoszą oczekiwane rezultaty, to tutaj już moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy tak aby jest, ponieważ to wszyscy wiemy, że edukacja jest wtedy sensowna, jeżeli ona jest kontynuowana, powtarzana i konstruktywna, a nie sporadyczna, bo tak to w tej chwili wygląda. To tyle tytułem wstępu z mojej strony, ponieważ pan profesor, rozumiem, z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, pan profesor Bogdan Wojtyniak dojdzie, to ja bym w takim razie... Już idzie? No, bardzo przepraszam. Ja tylko jeszcze poproszę, żebyście państwo wyłączyli mikrofony, bo tu jest, robi się pogłos, a jak będziecie państwo zabierać głos, to ja oczywiście udzielę i wtedy sobie włączycie, dobrze? Jeśli mogę poprosić, ponieważ za moment zaczyna się jeszcze jedna komisja, w której będę uczestniczyć. Ja proszę usiąść, bo to się wszystko nagrywa i mam do Bardzo bym miała gorącą prośbę do pani przewodniczącej, jeśli mogłabym przekazać na ręce pani przewodniczącej tylko takie pismo od pacjentów kardiologicznych. Myśmy niedawno miały okazję rozmawiać na temat problemów związanych ze smogiem i pod kątem właśnie zdrowia pacjentów z chorobami serca i naczyń. A no niestety ja za moment mam jeszcze jedną komisję, która też dla mnie jest bardzo ważna, o niewydolności. I bardzo bym była wdzięczna, żebym mogła tylko ten apel nasz jako pacjentów zostawić na ręce pani
przewodniczącej. Dobrze. Jesteśmy do dyspozycji, oczywiście wspieramy wszystkie mądre projekty. Dobrze, ja oczywiście przeczytam ten apel albo w jakiś sposób się odniesiemy. Ja Państwa chcę od razu przeprosić za to, że dzisiaj jest tak, że nie ma ze mną posłów, ale wierzcie mi, że jeżeli Sejm trwa półtora dnia i w tym czasie się mają odbyć wszystkie komisje plus zespoły, no to po prostu nie da się tego zrobić fizycznie. Natomiast obiecuję Państwu, że to, co dzisiaj powiemy i jakie z tego wypłyną wnioski, zostanie spisane jako wnioski z tego zespołu i przekazane do Ministerstwa Zdrowia, żeby nadać temu bieg. Także to nie jest dla Państwa stracony czas, że jestem tylko ja jako przedstawiciel parlamentu, ale ciąg dalszy tego spotkania również będzie miał swoje skutki. Dobrze. Panie profesorze, bardzo serdecznie witamy i oddajemy panu głos jako pierwszemu. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić Państwu w skrócie najnowszy obraz stanu zdrowia ludności Polski. Z tego będą oczywiście wynikały te obszary, które wymagają szczególnych interwencji, jeśli chodzi o edukację społeczną, ale raczej pokażę te problemy, które wydają mi się są obecnie najistotniejsze. Pierwsza rzecz to jest to, że długość życia, czyli ten najważniejszy wskaźnik stanu zdrowia, przestała wzrastać. Rzeczywiście obserwujemy wyraźne wyhamowanie wzrostu długości życia i jak to do roku 2017, jak to pokazują częściowe wstępne dane z roku 2018 opublikowane przez GUS. Powtarzam, że dla roku 2018, ponieważ w mediach nie wiem skąd brał się również rok 2019, no przecież jest to niemożliwe. Te dane zostały opublikowane w 2019, ale dotyczą roku 2018 i to są dane dla potrzeb ubezpieczeń zdrowotnych, więc to nie są jeszcze kompletne dane, pełne dane na temat długości życia ludności Polski, pokazują, że również w roku 2018 nie nastąpi wzrost, tylko nieznaczny spadek. Dla osób w wieku 30 lat o 1,5 miesiąca skróciła się długość życia w stosunku do roku poprzedniego. I jak widzicie Państwo, wyraźna jest różnica między zdrowiem mężczyzn i zdrowiem kobiet, mierzona właśnie długością życia, o ile w przypadku mężczyzn to jest ponad 4,5 roku, mężczyźni w Polsce żyją krócej niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej, to kobiety o 1,7 roku krócej. Ważnym problemem i to wciąż aktualnym, który się niestety nie zmniejsza, mimo tego, że o tym mówimy już od szeregu lat i to jest jeden z głównych takich obszarów działań Narodowego Programu Zdrowia, to są nierówności społeczne w stanie zdrowia i tu widzicie Państwo różnicę w długości życia mężczyzn w wieku 30 lat w zależności od poziomu wykształcenia. Między skrajnymi grupami, a więc tymi mężczyznami najlepiej wykształconymi i najgorzej wykształconymi, różnica jest
12 lat życia. Przypominam, że to dotyczy osób w wieku 30 lat, a więc to jest dramatyczne, to jest przepaść. I ona utrzymuje się od lat. Nie to, że wzrasta, ale niestety nie spada. Chcielibyśmy, żeby się zmniejszała. Bardzo trudny cel do osiągnięcia, zmniejszenie tych nieróżnic społecznych w zdrowiu. W przypadku kobiet różnice są mniejsze, o ponad połowę, ale również są stałe i nie ulegają zmniejszeniu, a nawet wręcz przeciwnie, widać, że te między tymi skrajnymi grupami lekko ta różnica wzrosła. Natomiast takim niesłychanie ważnym elementem różnic w stanie zdrowia oczywiście jest zróżnicowanie regionalne. I tutaj szczególnie zwraca uwagę sytuacja w przypadku mężczyzn, bo proszę zwrócić uwagę, ta czerwona linia na dole pokazuje długość życia mężczyzn w województwie łódzkim. No od lat to województwo odstaje i ta różnica się utrzymuje. Wyraźnie widać, że jest pewna przepaść, no niewielka może, ale jednak przepaść, która jest trwała. Więc na pewno tamte tereny wymagają szczególnego wzmocnienia. Pytano mnie się, jakie są przyczyny tej sytuacji? Nie ma jednej choroby, która by za to odpowiadała. To jest ogólnie sytuacja zdrowotna, a w zasadzie to są warunki społeczne też, dlatego że w takim badaniu Głównego Urzędu Statystycznego województwo łódzkie wypadło najgorzej, jeśli chodzi o ocenę mieszkańców, warunków życia i mieszkania. W tym wszystkie województwa się wypowiadały. Bardzo ciekawe, niedawno opublikowane badanie Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli chodzi o jeszcze niższy poziom zróżnicowania stanu zdrowia, czyli poziom powiatowy, proszę zwrócić uwagę, że w przypadku mężczyzn wyraźnie najgorszy jest ten środek, to jest województwo łódzkie, północ województwa mazowieckiego, co ciekawe. No a najlepsza sytuacja jest w województwie podkarpackim i małopolskim. I ta sytuacja znowu utrzymuje się, ten podział utrzymuje się od lat, co jest ciekawe. W przypadku kobiet obraz jest trochę inny, bo to wschodnia ściana jest najlepsza. Jeszcze tutaj tylko zwrócę Państwu uwagę, że różnica w długości życia mężczyzn w Piotrkowie Trybunalskim i w Rzeszowie, a więc w tych najlepszych i najgorszych terenach, wynosi 7,7 roku. O tyle lat żyją krócej mężczyźni w Piotrkowie Trybunalskim niż w Rzeszowie, gdzie sytuacja jest najlepsza. Znowu bardzo duża różnica. W przypadku kobiet znowu to zróżnicowanie, proszę zwrócić uwagę, Ruda Śląska jest tym miastem, gdzie kobiety żyją najkrócej, najdłużej w Białymstoku, różnica 5,7 lat. Z tym, że chciałbym podkreślić, że zła sytuacja kobiet występuje w większości śląskich miast. To jest bardzo ciekawe. W ostatnim raporcie pokazujemy, które to miasta są, gdzie tak kobiety żyją krócej. Muszę powiedzieć, że to na pewno wymaga większej uwagi. Ja nie słyszałem o jakichś specjalnych programach, poza takimi, rzekłbym, mało ważnymi, które właśnie dotyczyłyby kobiet mieszkających w miastach województwa śląskiego. Jeśli chodzi o to, żyjemy krócej. Ale dlaczego żyjemy krócej? Otóż mężczyźni żyją dlatego krócej w decydującym stopniu niż mężczyźni w krajach Unii Europejskiej, bo większa jest umieralność mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. Czyli to jest ta grupa, szczególnie 45-64 lata, to jest ten zielony kolor. Proszę zwrócić uwagę, on najwięcej kontrybuje. Cały słupek pokazuje, o ile lat Polacy żyją krócej niż mieszkańcy danego kraju, który jest pokazany. I teraz poszczególne składowe pokazują, ile lat tej różnicy wynika z tego, że wyższa jest umieralność w tej grupie wieku. Więc wyraźnie widać, że u kobiet, u mężczyzn to jest 45-64 lata, niestety. Czyli znowu to jest ta grupa, która niewątpliwie powinno się szczególnie zainteresować. Jeśli chodzi o kobiety, tutaj obraz jest trochę inny, dlatego że najwięcej do tej różnicy kontrybuują, między Polską a innymi krajami, kontrybuje wyższa umieralność polskich kobiet w starszym wieku, 65 lat i więcej. Ale również ten wiek 45-64 lata ma znaczenie. Więc to jest niewątpliwie grupa wieku, którą się powinno zająć zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Jeśli chodzi o przyczyny zgonów, proszę zwrócić uwagę, wiemy, że najbardziej zabijają nas choroby układu krążenia sercowo-naczyniowego. I tutaj poprawia się sytuacja systematycznie. Nie jest tak, że tutaj raz szybciej, raz wolniej, ale w ostatnich latach w wieku XXI ten spadek jest dosyć systematyczny i podobny.
Obecnie ta różnica na niekorzyść polskich mężczyzn, czyli ta wyższa umieralność wynosi 44%. Była 46%, więc to tak za bardzo się nie zbliżamy do tego poziomu unijnego, ale w wartościach bezwzględnych proszę zwrócić uwagę, że w roku na początku wieku umieralność mężczyzn była o 200 między 407 a 596 na początku tych linii, prawda? To jest blisko 200 zgonów na 100 tysięcy, w Polsce było więcej. Obecnie mamy 100 zgonów więcej na 100 tysięcy niż w przypadku Unii Europejskiej. Czyli tutaj jest ten postęp. Wartości bezwzględne pokazują, że niewątpliwie postęp jest. W przypadku kobiet ta różnica jest trochę mniejsza, również to samo zjawisko. No ciekawa rzecz jest niesłychanie, jeśli chodzi o choroby serca. Mężczyzn w wieku 25-64 lata, proszę zwrócić uwagę, radykalna poprawa w ostatnich latach, ale to wzbudziło trochę nasze podejrzenie, skąd taka duża poprawa i niestety okazało się, że to wynika trochę ze słabości naszej statystyki zgonów, rejestracji zgonów i przyczyn zgonów. Dlatego, że w tym samym czasie wyraźnie wzrosła umieralność mężczyzn, też w wieku 25-64 lata, z powodu przyczyn nieznanych i niedokładnie określonych. Śmierć nagła, z których niewątpliwie, ja myślę, że połowę to mogą stanowić choroby serca. Czyli ten spadek by się, ale znacznie by uległ zmniejszeniu, byłby niewielki, ale wciąż by się utrzymywał, ale znacznie mniejszy. Jeszcze w nawiązaniu do województwa łódzkiego i do Łodzi cofnę się chwilę, a dlatego, bo to jest dramat. To jest naprawdę strasznie duży problem polskiej statystyki umieralności. To jest ta słaba jakość. I w przypadku województwa łódzkiego jest najwyższa właśnie częstość zgonów z powodu tych przyczyn niedokładnie określonych. I to w Łodzi tak samo. Muszę powiedzieć, że to jest zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza, że to dotyczy też mężczyzn w wieku, czy osób w wieku 25-64 lata. No jak tyle tych osób może umierać z powodów, z przyczyn nagłych i niedokładnie określonych? To jest w ogóle nie do pomyślenia. Choroby naczyń mózgowych spadek lekko wyhamował. Ta różnica w stosunku do Europy jest mniejsza niż w przypadku chorób serca. W przypadku nowotworów złośliwych obserwujemy też z pewnym opóźnieniem, ale stałą poprawę. Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet ta różnica na niekorzyść Polski jest mniejsza niż w przypadku chorób serca i naczyń, trzeba powiedzieć to wyraźnie, czyli w przypadku tamtych chorób najbardziej odstajemy od Europy. Ale proszę zwrócić uwagę, nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuca. Czyli rak płuca. W przypadku mężczyzn no jest spora nadwyżka w stosunku do Europy, ale jest wyraźny spadek. W przypadku kobiet niestety te współczynniki jeszcze do niedawna bardzo wzrastały. Wyraźny był wzrost częstości zgonów z powodu raka płuca kobiet, ale na szczęście w ostatnich latach ten wzrost uległ zahamowaniu i to jest niewątpliwie pozytywny sygnał. No, rak jelita grubego. No niestety Unia nam ucieka. Umieralność w krajach Unii Europejskiej spada. W Polsce w przypadku mężczyzn jest na stałym poziomie, w przypadku kobiet spada, ale znacznie wolniej. No tutaj jest ten problem, że jest naprawdę dobry program przesiewowy w kierunku raka jelita grubego, bardzo skuteczny, który niestety w Polsce no, spotyka się z dużym oporem ludności. Bardzo mało osób decyduje się na to badanie kolonoskopowe, ten przesiew. Natomiast no, o tym trzeba ze smutkiem powiedzieć i muszę powiedzieć, to już powtarzam kolejny raz, przepraszam panią poseł, ale to trzeba powtarzać, tak, to trzeba powtarzać. Proszę zwrócić uwagę, umieralność kobiet z powodu raka piersi. Przecież to jest w zasadzie sztandarowa przyczyna zgonu, z którą się walczy od lat. I zauważcie państwo, że przez szereg lat nie było żadnej poprawy, krótki okres poprawy i od roku 2009 systematyczny wzrost współczynników umieralności kobiet z powodu raka piersi. No, podczas gdy w Unii obserwujemy systematyczny spadek i te ostatnie dwa ostatnie lata, no to już współczynniki umieralności w Polsce są na pewno wyższe niż przeciętne dla krajów Unii Europejskiej. Również obserwujemy pewne zahamowanie spadku w przypadku tak wstydliwej
choroby jak rak szyjki macicy, prawda? Tutaj ten znowu postęp uległ zahamowaniu, a różnica jest blisko dwukrotna między Polską i Europą. Nadwyżka umieralności w Polsce, więc to jest coś też bardzo niedobrego. Z tym, że muszę od razu też powiedzieć, że umieralność z powodu raka piersi w Polsce jest wyższa w miastach niż na wsi. Tutaj ja muszę powiedzieć, my w swoich działaniach koncentrujemy się na często mówimy, znaczy przynajmniej w mediach o kobietach wiejskich, że tam trzeba, że to trudno do nich trafić, ale tam jest też niższa zapadalność, zachorowalność jest niższa. W związku z tym i umieralność jest niższa. Natomiast w przypadku kobiet w miastach jest wyższa zapadalność i wyższa umieralność i tutaj mamy problemy z kobietami z miast i to tymi gorzej wykształconymi. Nie tylko zgony, jest takie pojęcie lata życia w zdrowiu, więc krótko na koniec, bo to obejmuje zarówno przedwczesne zgony, jak i ubytki zdrowia z powodu chorób. Więc które problemy zdrowotne odbierają obecnie najwięcej zdrowia Polakom? Więc to są takie dane robione przez ośrodek amerykański, który to robi dla całego świata, w Seattle, Uniwersytet Waszyngtoński. No, to ogromna praca, to jest tysiące osób, to jest finansowane przez Billa Gatesa i Melindę z Fundacji, duże pieniądze na to idą i oni robią takie opracowania dla wszystkich krajów świata. Polska się aktywnie włączyła ostatnio w ten proces i chcemy przejąć tę metodologię, żeby móc oceniać te utracone lata życia w zdrowiu na poziomie wojewódzkim, żeby wykorzystać to przy przygotowywaniu map potrzeb zdrowotnych. To jest bardzo, bardzo dobra i cenna inicjatywa. Więc proszę zwrócić uwagę, choroba niedokrwienna serca, udar, ale co jest na trzecim miejscu, trzecie i czwarte? Choroby dolnego kręgosłupa i upadki. No o tym się mało mówi, a to są te dwie przyczyny, które tak dużo zdrowia Polakom zabierają. Nie poprzez przedwczesny zgon, nie tylko poprzez przedwczesny zgon, ale poprzez ubytek, poprzez fakt życia w chorobie, ze skutkami tej choroby. I to jest, i to tak wygląda sytuacja. No i natomiast które czynniki ryzyka zabierają największe żniwo zdrowotne w Polsce, więc cały czas palenie tytoniu i nieprawidłowe odżywianie to są te, które dominują. Wysokie ciśnienie tętnicze. Zanieczyszczenie powietrza mieści się w tej pierwszej dziesiątce, ale jest na dolnym miejscu. Z tym, że ja muszę powiedzieć, zaraz pokażę, że te oszacowania zmieniają się. Ta metodyka stosowana w ramach tego Global Burden of Disease ulega poprawie i tutaj być może te oszacowania ulegną zmianie. Dlaczego tak uważam? Bo proszę zwrócić uwagę, palenie tytoniu zmniejsza swoje znaczenie, ale widać już według ostatnich naszych badań z 2018 roku, ta częstość, odsetek palących osób wcale się nie zmniejszył, tylko wzrósł nawet w Polsce, prawda? Czyli znowu ta skuteczność walki z paleniem tytoniu trochę się pogorszyła i chyba wymaga zwiększenia wysiłku. No i to już na koniec, bo to jest problem rzeczywiście związany z piciem alkoholu. Jak Państwo widzicie, umieralność z powodu przyczyn bezpośrednio związanych z konsumpcją alkoholu, to jest ogół mężczyzn, wzrasta. No od lat wzrasta, ten problem rzeczywiście narasta, można powiedzieć, ale w ostatnich latach szczególnie wyraźnie, to są te w tych czerwonych elipsach zaznaczone. Tylko tu jest jedna ciekawa rzecz, na którą chciałbym zwrócić Państwu uwagę. Mianowicie, że ten cały wzrost współczynników, zgonów z powodu ogółu tych chorób związanych z konsumpcją alkoholu, wynika ze wzrostu umieralności z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych alkoholem. A te inne choroby somatyczne, odalkoholowe, jak marskość wątroby, jak inne tego typu rzeczy, tam zaburzenia w układzie krążenia, nie wzrastają. Czyli tutaj mamy dobrze zdefiniowany problem i ja muszę powiedzieć, że zachodziłem w głowę i konsultowałem tą sprawę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii z profesorem Jackiem Wciórką, to taki wybitny polski psychiatra, który się zajmuje ogółem tych problemów i on mi zasugerował, że być może ten wzrost
umieralności z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych alkoholem wynika z interakcji alkoholu i środków psychotropowych, leków, że to być może zjawisko się nasiliło ostatnio. I te zgony, i stąd ten wzrost zgonów właśnie w tej, na tej dolnej linii niebieskiej. Bardzo ciekawej, ale to wymagałoby naprawdę pogłębionego badania, ale zwrócenia uwagi rzeczywiście na ten problem. I jeszcze na koniec już dwa slajdy pod kątem edukacji. Znowu z ostatniego naszego badania w 2018 roku. To są osoby, które zetknęły się z pojęciem czynnik ryzyka albo czynnik sprzyjający zachorowaniu. Na przykład na zawał serca, udar, nowotwór. I proszę zwrócić uwagę, ogółem 56% mężczyzn i 62% kobiet zetknęło się z tym pojęciem i częstość tych, którzy wiedzieli, o co chodzi, wyraźnie zależała od poziomu wykształcenia. Czyli jeszcze występuje to nieuświadomienie, zwłaszcza wśród tych osób gorzej wykształconych. I teraz to już jest naprawdę ostatni. Połowa Polaków, w zasadzie można powiedzieć tylko połowa Polaków, uważa własne zachowania jako w najważniejszym stopniu decydujące o ich stanie zdrowia. Na drugim miejscu jest jakość opieki zdrowotnej. Występuje też zanieczyszczenie środowiska i to wcale nie tak rzadko. To jest najważniejszy czynnik, czyli to są te osoby, które na pierwszym miejscu wymieniły daną kategorię. Ale jeżeli tylko połowa wie, że to od nas samych zależy, jak jesteśmy zdrowi, ma świadomość tego, że nie tylko, ale w decydującym stopniu, to jest niepokojące i na pewno wymaga no, większego działania. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja dlatego poprosiłam pana profesora, bo to jest punkt wyjścia tak naprawdę, czy rzeczywiście smog jest jednym z czynników ryzyka. Może nie najważniejszym, ale też należałoby się zastanowić, czy nie dlatego też, że kilka lat temu my też nie mierzyliśmy, nie mieliśmy oprzyrządowania, nie sprawdzaliśmy, jak wygląda zapylenie. No, ten temat jest tak naprawdę nośny dopiero od kilku lat. Pamiętam również, panie profesorze, jak w 2017 roku zimą pojawił się pierwszy pik zgonów, wielkości zgonów i rozmawialiśmy na ten temat i wtedy pan profesor powiedział, proszę wytrzymać, wytonować, bo to jest tylko jednorazowe, musimy poobserwować. Ja oczywiście w pełni to rozumiem i akceptuję, ale teraz mamy sytuację w kolejnym roku już taką samą, analogiczną, więc to już nie jest do końca tak, że te piki się jednak nie powtarzają właśnie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy jednak no wiadomo, że ten smog w tym okresie jest większy. Zaraz dam panu głos, panie profesorze. Na jednej z ostatnich konferencji środowisko medyczne pokazywało taki slajd rozłożenia zanieczyszczenia pyłami i benzoapirenem właśnie w miesiącach zimowych, a później no zdecydowane wyhamowanie w okresie letnim. Oczywiście są też piki, bo wiemy, że zapylenie powietrza spowodowane niską emisją to jeden z ważniejszych czynników, ale nie jedyny, prawda? Więc są też miesiące, na przykład letnie, w okresach, kiedy się więcej samochodami, podejrzewam, jeździ i tu się generuje ten problem, ale jednak w okresie zimowym zdecydowanie świat lekarzy wskazywał na to, że to się pokrywa statystycznie ze wzrostem zgonów. I co tu jest najbardziej niebezpieczne, na co pan profesor również zwrócił uwagę, proszę państwa, i to jest naszym wyzwaniem. Umierają młodzi ludzie. Tak? Gdyby to było tak, że my mamy problem, że skróciło nam się życie, ale to życie w tym wydłużonych latach życia, no to można powiedzieć, no jakieś tam czynniki są i coś się dzieje. Ale nam się to życie skróciło poprzez to, że się zwiększyła liczba zgonów młodych, aktywnych mężczyzn przede wszystkim. I druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest też bardzo ważne, nawiążę do tej edukacji, o której pan profesor mówił.
Brakuje nam edukacji zdrowotnej. Brakuje nam bardzo, bardzo boleje, że nie ma przedstawiciela, że jest pan dyrektor oczywiście, za co bardzo dziękuję, ale jednak ministerstwo, uważam, minister, który odpowiada za sprawy zdrowia publicznego, powinien tutaj wykazać więcej zainteresowania, ponieważ ta edukacja przewija się w każdym wątku. I pamiętam takie badanie, które również było publikowane na ostatniej z konferencji. Zrobiono badanie, gdzie przepytano Polaków o to, czy wiedzą, co to jest smog. No i większość ludzi już wiedzą, prawda? No bo jednak mówi się dużo na ten temat. Ale na drugie pytanie, które im zadano, czy wiecie, w jaki sposób możemy działać, współpracować, żeby temu zapobiegać, to tutaj już tej świadomości nie ma. I tu jest ta rola edukacyjna. No i trzeci element już związany właśnie ze zdrowiem, to jest to, że jeżeli możemy ostrzec społeczeństwo przed nadchodzącą wichurą i dostajemy alerty, co jest super, uważam, fantastyczne, że możemy taką informację mieć, to dlaczego nie możemy dostać alertu, że w danym miejscu, w danym regionie jest na tyle poważne zagrożenie zanieczyszczeniem, żeby jednak ostrzec osoby szczególnie podatne, tak? Osoby starsze, małe dzieci. Nie wychodźcie na spacer. Prosty przekaz, którego niestety osoby, które się tym zajmują, które to śledzą, to wiedzą, ale gro społeczeństwa nie wie. Panie profesorze, jakiś głos chciał pan dołożyć, tak? Jakieś jedno zdanie. Jeśli mogę krótko. Proszę bardzo, oczywiście. Potem już się zupełnie wyciszę, ale są dwie rzeczy, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, bo pewnie tu eksperci od zanieczyszczeń powietrza, którzy są na sali, zgodzą się ze mną, że jednak zanieczyszczenia powietrza, poziom zanieczyszczeń powietrza zmniejsza się, ale co się zwiększa, to to, że coraz lepiej rozpoznajemy skutki zdrowotne i z coraz większą liczbą skutków zdrowotnych możemy te zanieczyszczenia powiązać. Tutaj jest ogromny postęp i to rzeczywiście uważam jest bardzo ważne. Wracając do tych analiz, do sytuacji w roku 2017, rzeczywiście, proszę Państwa, robimy teraz tą analizę, bo już mamy dane, przystąpiliśmy do analizy na poziomie wojewódzkim. Faktycznie w większości województw był ten pik styczniowy albo styczniowo-lutowy, bardzo wyraźny, ale potem to spadło. Natomiast sytuacja w roku 2018 z tych wstępnych danych, z bardzo wstępnych, jakie GUS publikował, jest o tyle inna, że nadwyżka umieralności występuje w całym roku, czyli we wszystkich kwartałach. A w 17 to był tylko pierwszy kwartał, czyli ewidentnie to coś, czyli coś innego się dzieje, różne jakieś inne mechanizmy działają. I na końcu, dlatego ja zawsze apeluję o ostrożność we wnioskowaniu i taką rozwagę, dlatego że proszę pamiętać, że nawet w okresie zimowym to nie tylko wzrost zanieczyszczeń powietrza obserwujemy, ale mamy więcej zachorowań na grypę i mamy niższą temperaturę. To są obydwa czynniki. Niska temperatura bardzo wyraźnie zwiększa ryzyko zgonu, nie mówiąc już o zachorowaniach na grypę. I strasznie trudno jest rozdzielić, który z tych trzech czynników jaki ma wkład. Prowadzimy teraz te analizy, żeby do tego dojść. Może nam się uda, ale dlatego ja zawsze proszę o rozwagę, bo zdrowie jest tak złożonym elementem, tyle czynników wpływa na nasze zdrowie, nie wszystkie jesteśmy w stanie kontrolować czy uwzględnić w analizie, że dlatego wydawanie takich jednoznacznych i mocnych osądów, ja muszę powiedzieć, że to może jest, ale też niedobre dla dziennikarzy, ale dla nas to na pewno nie powinno mieć miejsca. To tyle i już będę siedział cicho. Ale panie profesorze, tu jesteśmy po tej samej stronie, nie, tak? To oczywiście się, tak. Nas lekarzy niepokoi, jak jest taki pik i też analizujemy, ale oczywiście to rzeczywiście musi być sytuacja powtarzalna i mamy świadomość tego, że to muszą być prowadzone badania przez lata. Tak. Ale
też no, nie uważam, żeby tutaj robić larmo, że to jest przyczyna tylko i wyłącznie smogu. Nikt tutaj takiej diagnozy nie stawia, ale jednym jest. Z czynników tak, ryzyka no, jest. Tak, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, a to, że ten czynnik ryzyka jest coraz bardziej rozpoznawalny, to doprowadzi nas ostatecznie do odpowiednich wniosków. Bardzo dziękuję panie profesorze. Myślę, że to naprawdę wszystkich państwa wprowadziło w główny wątek. Natomiast jest z nami pan pełnomocnik rządu do spraw czystego powietrza, programu Czyste Powietrze, pan minister Piotr Woźny. Bardzo dziękuję, że pan przyszedł na to spotkanie i chciałabym, żebyśmy się skupili, jeżeli można, na tych elementach prozdrowotnych. Jak wygląda, ja chciałabym wiedzieć, jak wygląda współpraca pana jako pełnomocnika z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Edukacji. Czy były prowadzone rozmowy na temat tego, że trzeba edukacyjnie wspomóc społeczeństwo? Czy temat smogu i wpływu na zdrowie był na przykład przedmiotem posiedzenia Rady Zdrowia Publicznego jako ciała doradczego przy ministrze? Jakie są plany, jak są realizowane jakieś programy prozdrowotne, które właśnie obejmują ten zakres? Bardzo proszę, panie ministrze. Pewnie, które trzeba jakoś tam próbować. Ja jeszcze przepraszam bardzo, proszę wyłączyć na końcu ten mikrofon. O, dziękuję. Które trzeba próbować równolegle realizować, czyli przede wszystkim no, nie da się zwalczyć w Polsce smogu bez regulacji prawnych, których to regulacji prawnych nie mieliśmy, no i stąd regulacje prawne, szczególnie w obszarze regulacji dla kotłów na paliwa stałe i regulacji w obszarze jakości paliw, to są jakby, bez tego się nie da tego zrobić, bo to można każdą ilość pieniędzy wydać, ale jeżeli nie zadbamy o to, żeby na rynek były wprowadzane produkty właściwej jakości i paliwa właściwej jakości, to te pieniądze wydawane na walkę ze smogiem mogą być w dużej mierze pieniędzmi no, wydanymi nietrafnie. Druga kwestia to jest kwestia programów finansowania, wsparcia poprawy efektywności energetycznej domów, czyli walka z niską emisją przez to, żeby dawać, żeby próbować dystrybuować pieniądze na wymianę przestarzałych kotłów i też jednocześnie pieniądze na poprawę efektywności energetycznej tych domów jednorodzinnych. No i tutaj pojawił się zestaw różnego rodzaju instrumentów, czy to realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy to też powszechna termomodernizacyjna ulga podatkowa, która od 1 stycznia tego roku zaczęła obowiązywać. No i trzeci komponent komunikacji i edukacji, czyli jakby czegoś takiego, co będzie, czyli jakby powiedzmy, jeżeli dbamy o regulację, jeżeli wiemy, że uruchamiamy jakieś transfery środków publicznych na to, żeby osiągnąć poprawę, znaczy zlikwidować te przestarzałe kotły, też poprawić efektywność energetyczną domów, no to powinny temu towarzyszyć działania w obszarze komunikacji i edukacji. I teraz, no ja myślę, że tak, że bo pani poseł zadała zestaw pytania, czy ja... takie moja interakcja z Ministerstwem Zdrowia podstawowa, no to proces, który wspólnie prowadzimy z ministrem środowiska, czyli przegląd tego nieszczęsnego rozporządzenia z 2012 roku, które definiowało progi informowania i progi alarmowe, czyli tutaj gigantyczne wsparcie ze strony ekspertów z zespołu przy ministrze zdrowia, którzy policzyli, to myślę, że tutaj pan Łukasz Adamkiewicz będzie pewnie prezentował te ustalenia, czyli mamy, że tak powiem, przeniesione przez resort zdrowia informacje na temat tego, jak należałoby ustawić te progi alarmowe, żeby one, ogłaszanie alarmów w tych sytuacjach pozwalało na informowanie tego w tych przypadkach, które mają znaczenie dla zdrowia publicznego. No myślę, że to jest, mamy teraz powiedzmy 6 miesięcy poza sezonem smogowym. Myślę, że to jest taki czas, w którym będzie trzeba zderzyć te różnego rodzaju racje, no bo to jakby z jednej strony jest rekomendacja ekspertów zajmujących się kwestią zdrowotną, z drugiej strony są konsekwencje majątkowe, finansowe wprowadzania tego typu regulacji prawnych, przekładające się na udostępnienie nieodpłatnego transportu i tak dalej, i tak dalej. No więc myślę, że mamy teraz
To będzie odbywać się na poziomie rządowym debata na temat tego, jak te progi alarmowe powinny być ustalone, tudzież jaka jest ścieżka dojścia do takich progów, które eksperci zajmujący się zdrowiem publicznym nam przedstawili. Oczywiście jest tak, że równolegle rozmawiam z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat tego, żeby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wtedy te kwestie alertów smogowych włożyło do tych komunikatorów, przy pomocy których, no bo na przykład od tego roku przychodzą alerty dotyczące wichur, burzy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sprawa się dzieje. Jeżeli chodzi o kwestie kampanii edukacyjnych i komunikacyjnych, no to jest, to ja myślę, że tak, że tutaj też dziękuję za zaproszenie Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, bo to jest projekt, który rozpoczęliśmy w lutym ubiegłego roku, edukacyjna sieć antysmogowa, coś co w ubiegłym roku miało 10 szkół w zasięgu, w tej chwili ma bodajże ich już 300. Ja to traktuję jako rodzaj takiego, no to na dzień dzisiejszy to jest jeszcze takie trochę przedsięwzięcie startupowe, można powiedzieć, ale to pokazuje, w jaki sposób budować świadomość na temat edukacji, świadomość edukacyjną w szkołach, wśród dzieci i wśród rodziców. To też nie będę tutaj, poproszę, żeby pan dyrektor Raciński przedstawił wyniki tego eksperymentu. Myślę, że on po roku zebraliśmy taką stosowną ilość danych i informacji na temat tego, jak to działa, jak to funkcjonuje, jaka jest efektywność pieniędzy, które na ten projekt zostały wydatkowane i też w jaki sposób fenomenalny tutaj w tym projekcie można współpracować pomiędzy rządem, samorządami, a rodzicami, czy też alarmami smogowymi z całej Polski, że to dojrzało do wyskalowania tego na ogólnopolski program i do wdrożenia go przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więc to tak, nie wiem, pokrótce odpowiadając na pytania pani poseł. Interakcja z Ministerstwem Zdrowia w obszarze pracy nad wskaźnikami i kampanie komunikacyjne i społeczne. Myślę, że mamy, że tak powiem, zakończyliśmy etap pilotażu i teraz wnioski z tego pilotażu trzeba by było wdrożyć na skalę ogólnopolską. Dziękuję bardzo za informację. Czy jeszcze ktoś, jak gdyby, kogo pan wskazał, panie ministrze, ma teraz zabrać głos, czy zgodnie z... Ja wskazywałem, tylko no, tutaj nie, z panami mam okazję współpracować. To ja wiem, to ja tutaj panów zaraz poproszę o głos, zostali zaproszeni. Ja nikogo nie wskazuję palcem, tylko po prostu mówię o osobach dalece bardziej kompetentnych ode mnie w tych obszarach, dobrze, o których mówię. Panie dyrektorze, może zróbmy tak, że wysłuchamy jeszcze kolejne głosy, osoby, które zostały zaproszone, bo nie ukrywam, że usłyszałam o tym projekcie edukacyjnym, który też zrobił na mnie duże wrażenie, dlatego zaprosiłam panów tutaj, żeby właśnie w Sejmie przedstawili, a później poproszę pana dyrektora o stanowisko, rozumiem, Ministerstwa Zdrowia, bardzo ważne. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Proszę się przedstawić, żebyśmy wiedzieli dokładnie, do mikrofonu. Ja reprezentuję Naukowo-Akademicką Sieć Komputerową NASK. W NASK-u w lutym zeszłego roku zaczęliśmy z inicjatywy właśnie pana ministra Piotra Woźnego, który jest kamieniem węgielnym, inicjatorem tego projektu, projekt edukacyjnej sieci antysmogowej. Projekt zaczął się w 10 szkołach pilotażowych. W tej chwili mamy 330 szkół. Wierzymy, że ten projekt doskonale wpisuje się w potrzebę rozmawiania o smogu, potrzebę edukacji. Edukacja smogowa nie jest łatwym zadaniem, bo dotyka dosyć delikatnej kwestii rozmowy o tym, że za sytuację odpowiadamy wszyscy wspólnie. Jest to dosyć trudne, jak tą edukację prowadzić. My w projekcie robimy generalnie dwie rzeczy. Po pierwsze, instalujemy w szkołach mierniki smogu, mierniki zanieczyszczenia powietrza. To są mierniki, które mierzą pyły zawieszone PM2,5, PM10. To są mierniki tak zwane low-costowe, aczkolwiek byśmy dużo czasu poświęcili na to, żeby te mierniki miały wystarczająco dobrą jakość do tego, żeby informować w przestrzeni miasta, przestrzeni publicznej o stanie zanieczyszczenia. Bo oczywiście mierników takich smogowych w Polsce jest dosyć dużo, natomiast wiedza o nich nie jest powszechna, więc fundamentem nie jest sam pomiar, ale prezentacja jego w przestrzeni publicznej. My widzimy dużo przykładów z różnych miejscowości, nawet mogę powiedzieć z Rybnika, który jest jakby centrum smogu w Polsce.
powstała tablica informacyjna na szkole, miernik, stan powietrza bardzo zły, codziennie wyświetlany na takiej tablicy, bo my poza po prostu zwykłym wynikiem stężenia PM2,5 podajemy po prostu klasyfikację tego zanieczyszczenia. No i jakby dostajemy telefon od osoby, która mówi, no, że jest chora przez nas w tej chwili, dlatego że widzi codziennie na szkole stan powietrza bardzo zły. To działa. Taka tablica, która przypomina, informuje cały czas, jaki jest stan, wpływa na świadomość społeczności lokalnej. Mogę podać inny przykład, Podkowa Leśna, wszyscy myślą, pod Warszawą miejscowość, smog jest w Krakowie, tak każde dziecko wie, że smog jest w Krakowie, natomiast powstała stacja edukacyjnej sieci antysmogowej, pomiary, stan powietrza zły, bardzo zły, codziennie i wszystko się zmieniło. Tak? Wcześniej burmistrz jakby był trochę obojętny na ten temat, natomiast po instalacji tablicy na szkole w centrum miasta obok kościoła sytuacja się zmieniła. Ostatnie wybory samorządowe, drugi punkt wyborczy po budowie dróg, to była walka o czyste powietrze. I to nie pokazuje tego, że jakby wyedukowaliśmy burmistrza, tylko to pokazuje, że społeczność lokalna powiedziała dość. Zrozumieli, że to jest u nich, a nie w Krakowie. Także ta informacja w przestrzeni, na tablicy informacyjnej w centrum miasta jest fundamentem dyskusji o zmianie takiej lokalnej świadomości. Takich przykładów mamy więcej. My instalujemy w szkołach właśnie takie tablice, instalujemy w szkołach też monitory informacyjne, na których poza samą informacją o stanie powietrza, Państwo tu widzą na ekranie, są prezentowane treści edukacyjne, dlatego że myśmy w NACK-u, zaczynając ten projekt w lutym, zrobili też badania, takie, żeby się zorientować, jaka jest sytuacja. Wyszło nam właśnie to, co pani poseł powiedziała, że ludzie słyszą o smogu, tak? Bo to jest gdzieś w przestrzeni znany temat, natomiast tyle jest nieporozumień, mitów na temat smogu, typu, że to są przez śmieci, że to przez samochody, że drewno jest dobrym paliwem i tak dalej. Tych mitów jest masę, więc myśmy w tym roku skupili się na tych mitach i na przykład ta kampania w szkołach obala te mity. Chcę jeszcze powiedzieć, że projekt jest robiony przez nas razem z Polskim Armią Smogowym, czyli takim liderem walki o czyste powietrze w Polsce. My jako NASK organizujemy tą część techniczną, logistyczną całego przedsięwzięcia, natomiast Polski Armią Smogowym jest tym zapleczem kompetencyjnym, tak? Czyli wszystkie te materiały od strony kompetencji są przez nich wspólnie z nami wykonywane. Oczywiście jest portal, wszystkie pomiary tych szkół 330 w tej chwili są na portalu. Buźki, prezentujemy te wyniki pomiarów przez, im bardziej buźka czerwona, tym gorzej, im zielona, tym lepiej. Oczywiście cała historia, wszystkie pomiary od początku. Mamy też taki ranking, gdzie dzieci mają najgorzej. Najczęściej jest to Nowy Sącz, Pszczyna czy Rybnik, więc można sobie zobaczyć, gdzie dzisiaj mamy najgorzej. To jest taki ranking wstydu, bym powiedział. Natomiast oczywiście głównym celem projektu nie jest pomiar i oczywiście ta informacja, ale głównym celem jest edukacja. Edukujemy w tym roku, ten projekt, tak jak mówię, on jest w tym roku pierwszy, to jest pierwszy sezon tego projektu, więc jeszcze wiele rzeczy jakby doskonalamy i próbujemy wyciągać wnioski na przyszły sezon. W tym roku zrobiliśmy, oczywiście naszym celem jest edukacja dzieci, młodzieży, ale dorosłych. Tak? Znaczy, chodzi, żeby dotrzeć przez dzieci do dorosłych. Tak jak mówię, edukacja jest delikatna, więc były takie programy francuskie, które na przykład w latach 90. edukowały na temat segregacji śmieci właśnie, że dzieci ze szkoły przynosiły takie zasady do domów. Tak? I oczywiście to jest bardzo delikatne, natomiast my staramy się trzymać takich samych metod. Oczywiście edukujemy nauczycieli, w każdej naszej szkole są edukatorzy, koordynatorzy projektu. Wyszukujemy takie osoby zaangażowane i muszę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania osób. Na przykład mogę podać przykład Jarosławia, gdzie jedna osoba z jednej szkoły zmobilizowała całe miasto, 7 szkół. Na spotkanie ze społecznością, z władzami miasta przyszło 170 osób, zabrakło krzeseł. Więc my wyszukujemy takich ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzą do tematu. Budujemy nie sieć mierników, tylko tak naprawdę sieć ludzi, sieć zaangażowanych osób, które w terenie będą z nami pracować. I w każdej szkole jesteśmy pod wrażeniem, że takie osoby się znajdują dosyć szybko. Jak szkoła widzimy, że nie chce jakby wejść w program, no to my też tej szkoły nie ciągniemy na siłę. Robimy, oczywiście potem jest edukacja nauczycieli, koordynatorów, wykonujemy
edukujemy dzieci, młodzież, czyli ci koordynatorzy w szkołach potem prowadzą zajęcia z dziećmi, z młodzieżą. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla 3 grup wiekowych. Ja Państwu puszczę te materiały. To są karty pracy i materiały dla nauczyciela, proszę bardzo. Dla 3 grup wiekowych, gdzie dzieci najmłodsze po prostu zaczynamy, uczymy o tym, że no jest powietrze, ono jest ważne, w tym powietrzu mogą być dobre i złe rzeczy. Do dzieci najstarszych, które mają już takie prace analityczne na bazie danych, no mają zadania polegające na tym, aby określić, dlaczego w danym miejscu jest to zanieczyszczenie większe, dlaczego mniejsze i tak dalej. Więc to jest praca z młodzieżą, z dziećmi. Ale tak jak mówię, głównym celem to są dorośli i tu robimy to w ten sposób, że to nie jest takie proste zebrać dorosłych ludzi i ich edukować. No, trochę jest tak, że jest jakiś opór zawsze trochę przez edukacją, więc my to robimy w ten sposób, że mamy w tym sezonie takie strumienie jak praca na wywiadówkach, czyli przygotowany jest specjalny zestaw prezentacji i 2 filmy edukacyjne, które nauczyciele przed wywiadówkami prowadzą takie zajęcia z rodzicami. Ten strumień edukacyjny przyszedł nieźle, naprawdę nieźle. Wiele osób udało się, w niektórych szkołach wszyscy rodzice zostali przez ten strumień wyedukowani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która też nam się bardzo fajnie sprawdza, to są wspólne prace domowe dzieci i rodziców. Czyli dziecko przychodzi do domu z pracą domową, które wspólnie z rodzicami wypełnia. To jest taki quiz pytań i odpowiedzi. Pytania są dosyć proste. Nie chodzi nam o to, żeby poznać te odpowiedzi, chociaż one też są bardzo ciekawe, ale chodzi o to, że człowiek pracujący musi przez te pytania przejść. To nie jest takie proste, trwa przynajmniej 20-30 minut. I ta energia jego jest wykorzystana w ten sposób, że razem z dziećmi, razem z dzieckiem, wspólnie, razem rodzice przechodzą taki quiz edukacyjny, odpowiadając na proste pytania. My edukujemy w zasadzie o czterech rzeczach. Po pierwsze, informujemy, mówimy o tym, jaki jest stan powietrza w Polsce, jak dramatyczną mamy sytuację, jak przekroczone normy 6-krotnie, 8-krotnie, 30-krotnie, tak? Jakby tak na mleku było, mleko miało przekroczoną normę rtęci 20%, byłaby awantura, tak? Tutaj mamy wielokrotnie, więc to mówimy, jaki jest stan powietrza. 2, jak to wpływa na nasze zdrowie. 3, dlaczego tak jest. I 4, co zrobić, żeby tak nie było. To są takie 4 segmenty, które się w tych wszystkich rzeczach edukacyjnych pojawiają. Więc praca domowa dzieci i rodziców razem. No i ostatni element to są spotkania ze społecznością lokalną, organizowane po południach. Zaproszone są władze miasta, też staramy się zapraszać ważne osoby z miasta, czy na przykład księdza, proboszcza, może lekarzy. To próbujemy jak najbardziej, żeby takich ludzi na takie spotkanie zaprosić. Przychodzi na takie spotkanie od 20 do 170 osób, w zależności, średnio jest około 40. Oczywiście, żeby takie spotkanie zorganizować, trzeba na przykład w mieście rozdać 1000 ulotek, tak, żeby ludzie przyszli. I na tym spotkaniu jest już taka rozmowa, dosyć twarda często, z władzami miasta o tym, jaki mamy stan, co chcemy zrobić. I ostatnie, to jest to. I jeszcze jest taka akcja plakatowa, drużyna antysmogowa, młodzieży idzie na miasto, rozkleja plakaty, zabawa dla młodzieży, a też w przestrzeni miasta dzieje się coś na temat smogu. To są takie rzeczy, które robimy w tym roku. Wyniki tego sezonu, w zasadzie styczeń, marzec trzeba powiedzieć, bo instalacje tych 300 szkół skończyły się w zasadzie na początku stycznia, więc mieliśmy tylko styczeń, marzec, bo oczywiście w kwietniu już trudno edukować na temat smogu, bo oczywiście to już nie jest ten sezon. Więc tak tylko bardzo szybko kilka liczb. 337 szkół, z czego 209 weszło w projekt, weszło w edukację, kolejne czekają na przyszły sezon. Koordynator w szkołach 367, 1,76 na szkołę, czyli 1,5 na szkołę. Łącznie przeszkolonych nauczycieli już przez tych koordynatorów 2781. 13 nauczycieli na szkołę to są właśnie te osoby, które potem na wywiadówkach mogły prowadzić dalszą edukację. Wyniki są takie, że udało nam się przeprowadzić zajęcia edukacyjne z 40 tysiącami dzieci i młodzieży, czyli były lekcje właśnie zajęć na temat, na bazie tych materiałów, 44 tysiące, czyli to jest 240 per szkoła. Dorosłych udało nam się przeszkolić 32 tysiące. Tak średnia ważona wychodzi nam, że to powiedzmy możemy liczyć 116 szkół, bo na przykład wywiadówki udało się zrobić tylko w 89 szkołach, a na przykład właśnie ten quiz domowy w 203 szkołach. Więc tak średnio, jak zważymy liczby per liczbę szkół, wychodzi nam około 116 szkół. Czyli łącznie razem w 3 miesiące udało nam się przeszkolić 76 tysięcy 77 tysięcy
osób, dzieci, młodzieży i dorosłych. Z tym, że ja zakładam tutaj te osoby, które przynajmniej wzięły w zajęciach edukacyjnych, które trwały przynajmniej 20 minut, pół godziny. Znaczy nie liczę takich, którzy na przykład widzą tablicę informacyjną codziennie w mieście, albo tych, co weszły na szkołę, albo tych, co obejrzały klip, bo tych klip na przykład nasze reklamy obejrzało też 20 parę tysięcy ludzi. Więc tych nie liczę, tylko takich, którzy rzeczywiście aktywnie, wiemy, że aktywnie wzięły udział w zajęciach. To jest wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. A nie, jeszcze chciałem na koniec puścić taki nasz film reklamowy, klip reklamowy, no powiedzmy, który jakby dobrze pokazuje ideę projektu. Oczywiście staramy się o problemie mówić w sposób pozytywny i takie jest przesłanie tego materiału. Natomiast no, oczywiście temat nie jest pozytywny i nasze materiały edukacyjne są chyba pierwsze materiały edukacyjne w szkołach, na których dzieci się nie uśmiechają. Więc to jakby chciałem na koniec Państwu puścić. I to zmienić. Zainwestujcie w nasze zdrowie. Posłuchajcie, to jest proste. Na początek przestańcie palić kominki. Odzwierciedlcie się powietrze. Kupcie nowy piec. Nasz dym jak lokomotywa. Ociekając dom, zaoszczędzicie więcej pieniędzy. Nie musicie mnie zawrócić ciężkiego samochodu. Jestem już duża. Mówić autobusem albo rowerem. Nie palcie w piecu śmieciami. Plastik jest do segregowania, a nie palenia. Hello! Nie wycinajcie drzew tylko dlatego, że zasłaniają wydobycie liście, czy zabiera miejsce parkingowe. Docencie ich rolę, jesteście w końcu dorośli. Zróbcie coś, nie chcemy siedzieć w domu. Chcemy się bawić na dworze. Chcę biegać, szaleć. Siedzieć na rowerze. Chcę oddychać. Tak chcę żyć. Twoje decyzje mają znaczenie. Nie ma swój problem. Działaj. Dziękuję bardzo za tą prezentację. Przy okazji jeszcze chciałam powiedzieć, że rzeczywiście dużo dobrego wydarzyło się poprzez Polski Alarm Smogowy. To tak naprawdę działania oddolne owocują i to duże zaangażowanie jest widoczne. Myślę, że w większości regionów rzeczywiście ta organizacja jest bardzo prężna. Tak jak powiedziałam, poprosiłam Pana, bo ja widziałam tą prezentację i ona robi na mnie duże wrażenie, Waszego zaangażowania, pomysłu i tak dalej. No ale pytanie będzie teraz, tu kieruję pytanie do Pana Dyrektora Poznańskiego, o to jak Ministerstwo Zdrowia widzi kwestię edukacji i jakie środki na to będą przeznaczone. Jednym z celów strategicznych Narodowego Programu też były czynniki ryzyka pod tytułem czynniki zewnętrzne, więc myślę, że Pan Dyrektor tutaj będzie miał o czym mówić. Proszę bardzo, Panie Dyrektorze. A może posłuchamy jeszcze tego, dobrze? I będziemy dyskutować. Proszę. Ja przepraszam, trochę się wyrywałem do odpowiedzi, bo jeszcze będę musiał wybiec na jedno posiedzenie komisji. Dzisiaj faktycznie ta kompresja wydarzeń sejmowych jest dość duża. Szanowni Państwo, faktycznie jednym z celów Narodowego Programu Zdrowia są czynniki środowiskowe i jak pisaliśmy ten program w 2015-16 roku, to chyba tak naprawdę nie wszyscy uświadamialiśmy sobie, jak ważne jest to zagadnienie i wtedy no taką matrycą, która jakby pozwoliła nam uporządkować kształt tego programu, no to było to klasyczne ujęcie WHO, które pokazywało te cztery główne czynniki zdrowotne związane z zachowaniami, czyli dieta, aktywność fizyczna, palenie tytoniu i konsumpcja alkoholu, która wpływa na te główne cztery przewlekłe choroby niezakaźne stanowiące największe obciążenie, czyli choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzycę. Natomiast od kilku lat wiemy coraz więcej i temat zanieczyszczeń powietrza i wpływu zdrowotnego na ten aspekt jest coraz większy. Temu zagadnieniu były poświęcone już jakby kwestii zanieczyszczeń powietrza i zdrowia środowiskowego dwa posiedzenia Rady do Spraw Zdrowia Publicznego. Najbliższe zaplanowane na 26 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, będzie poświęcone tylko i wyłącznie temu tematowi i tam poprosimy zespół roboczy, który bardzo prężnie działa i nas wspiera
naukowo, merytorycznie i też dopinguje do działania, żeby ten raport został przedstawiony Radzie celem no, wypracowania stanowiska, podjęcia uchwały przyjmującej ten raport. Więc w zasadzie no, jest to jeden z głównych tematów dyskusji na Radzie do spraw zdrowia publicznego w ostatnim czasie. Z taką, znaczy, temat zanieczyszczeń powietrza ma swoje miejsce w Narodowym Programie Zdrowia. Od 2017 roku jest realizowany taki projekt szkoleniowo-edukacyjny przez naszego realizatora, firmę Red Jeans ze Szczecina, którzy tutaj z nami dotarli. Jeśli formuła by umożliwiała, to myślę, że warto oddać Państwu głos i Stowarzyszeniu Dziennikarzy dla Zdrowia, którzy też są partnerem tego działania edukacyjnego, które jest skierowane do nauczycieli, lekarzy, urzędników i organizacji pozarządowych. Wartość tego projektu to około 3 miliony złotych i tutaj myślę, że Państwo będą w stanie nam opowiedzieć o zamierzeniach i jakby tym, co się udało osiągnąć. No, z punktu widzenia resortu zdrowia faktycznie ta edukacja no, to jest to, co my możemy robić, plus właśnie dyskusja taka międzyresortowa na temat regulacji, no bo tutaj mamy te trzy aspekty. Pierwsza to jest edukacja, budowanie świadomości, postaw i zmiany zachowań. Druga no to są kwestie tych progów informowania i alarmowania. No i trzecia najważniejsza rzecz, czyli tego, co się faktycznie robi, bo jakby dyskusja o progach jest bardzo ważna, natomiast bez tego, że no będzie tutaj, będą tutaj podejmowane konkretne działania, czy to w zakresie termomodernizacji, poprawy jakości, czy też takiego reagowania kryzysowego w sytuacji bardzo podwyższonej stężenia zanieczyszczeń, no to to jest niezwykle istotne. Działań edukacyjnych, takich prozdrowotnych w Polsce jest bardzo dużo. To w zasadzie trudno powiedzieć, że tej edukacji w Polsce nie ma, bo jeżeli popatrzymy na sprawozdawczość z ustawy o zdrowiu publicznym, którą od 2 lat prowadzimy, to w Polsce takich działań prozdrowotnych, edukacyjnych, szkoleniowych, profilaktycznych, najróżniejszych, no skala jest bardzo duża. To jest 37 tysięcy programów rocznie, o wartości około 3,5 miliarda złotych. Tylko to, co jest bardzo istotne, to to, że no one wymagają coraz większej koordynacji, bo tutaj po tych sprawozdaniach widzimy, że ta edukacja jest zrobiona w bardzo różnych zakresach. No i też druga rzecz, no to jest jakość i efektywność tych działań profilaktycznych i edukacyjnych. Nad tym pracujemy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego i z Agencją Oceny Technologii Medycznych, żeby przygotowywać programy takich gotowych interwencji profilaktycznych, edukacyjnych, żeby ułatwić ich tworzenie, realizację i monitorowanie, więc chociaż, no, tak jak mówię, jest to zadanie bardzo trudne, biorąc pod uwagę właśnie skalę, no i to, że w zasadzie 61% tych programów jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które no, mają swoją konstytucyjną autonomiczność, tak naprawdę no, w ocenie potrzeb własnych mieszkańców podejmują takie działania, jakie uważają za najbardziej adekwatne. Niemniej jednak tutaj też będziemy i prowadzimy działalność edukacyjną, szkoleniową. No i przy okazji tego monitorowania tych działań jest też taka informacja zwrotna, czy te działania, które są podejmowane, są zgodne z regionalnymi priorytetami polityki zdrowotnej i Narodowym Programem Zdrowia. No jesteśmy w przedostatnim roku realizacji tego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i no, myślimy albo nad wydłużeniem okresu funkcjonowania tego programu lub tworzeniem nowego. Tutaj jeszcze nie mamy podjętej decyzji, ale no, to, co jest myślę pewne, że na temat zanieczyszczeń powietrza będzie położony dużo większy nacisk, bo tak jak mówiłem, dużo więcej teraz wiemy, jeżeli chodzi o te aspekty zdrowotne i no, to na pewno będzie wpływało na kształt tych zadań i no, przypisanie różnych odpowiedzialności i umożliwienie uruchomienia takich inicjatyw, które będą przyczyniały się do no, poprawy jakości powietrza i ograniczenia skutków ekspozycji na zwiększony poziom zanieczyszczeń. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za tą wypowiedź. Oczywiście za chwilę panią udzielę głosu i będziecie panie mogły przedstawić ten swój program. Natomiast chciałabym się odnieść do jednego, do dwóch wątków. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że Rada Zdrowia Publicznego ma w tematach między innymi problem czystego powietrza i oddziaływania na zdrowie. To rzeczywiście jest ważne, bo przecież nasz zespół plus to, co się dzieje w ministerstwie, to wszyscy idziemy w tym samym kierunku. My sobie tutaj nie robimy niczego w kontrze, tylko raczej wywołujemy tematy po to, żeby je wspólnie rozwiązać. Ale mam jedną taką wątpliwość. Mianowicie, panie dyrektorze, no 2015 rok, pisaliśmy wspólnie Narodowy Program Zdrowia. Dlaczego go napisaliśmy przez czynniki ryzyka? No właśnie nie chcieliśmy pisać przez konkretne jednostki chorobowe, jak było dotychczas, bo taki program przecież był, tylko napisaliśmy przez czynniki ryzyka, bo uważaliśmy, że to jest klucz sukcesu, że jeżeli będziemy poprzez Ministerstwo Zdrowia wytyczać najważniejsze cele i pokazywać, co ze względu na zdrowie społeczeństwa jest najważniejsze, jakie czynniki ryzyka determinują największą ilość schorzeń, no to ten program nam się powiedzie. Ale widzę, że w jednym się nie udało. Mianowicie w tej koordynacji. I to, co pan mówi, że dalej jest tam 37 chyba, tak, tysięcy tych programów. No tak, możemy powiedzieć, że to dobrze, że te programy są i że w ogóle coś się w profilaktyce w samorządach dzieje. Ale z całym szacunkiem do autonomii samorządów, to uważam, że tutaj rola ministerstwa jest absolutnie nadrzędna. I to ministerstwo powinno jednak, no nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć słowa wymusić, ale tak zachęcić lokalne samorządy, żeby również ukierunkowywały się na te konkretne cele i wtedy rzeczywiście osiągniemy efekt skali, bo inaczej no to będziemy mnożyć ciągle te programy, będziemy mówić, że świetnie, że one są realizowane, bo rzeczywiście dobrze, tylko czy efektywnie? No to jest ta mała wątpliwość. Oddaję głos paniom tutaj przywołanym, które realizujecie panie, tak, ten program. Anna Koprowicz, Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Nasz program jest odpowiedzią na niezadowalający poziom świadomości Polaków z zakresu wiedzy ekologicznej i realizujemy zadanie, które się nazywa Czas na czyste powietrze w ramach programu Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu w zakresie punktu 2.1.12 celu operacyjnego numer 4, ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy i zamieszkania. Nasza kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa. Do Polaków chcemy dotrzeć za pośrednictwem czterech podstawowych grup, które mają ważne znaczenie w edukacji, a mianowicie kierujemy je poprzez nauczycieli, lekarzy, dziennikarzy, przedstawicieli NGO oraz pracowników urzędów. Nauczycielom udostępniliśmy szkolenie e-learningowe na naszej stronie Czas na czyste powietrze i zaliczenie tego kursu nauczyciel otrzymuje po zaliczeniu kursu imienny certyfikat. Przekazaliśmy także pedagogom do dyspozycji przykładowy scenariusz lekcji na temat związków zanieczyszczenia powietrza z jakością życia człowieka. Dzięki dotarciu do ponad 900 polskich szkół w 2017 roku przeprowadzono konkurs plastyczny na najlepszą smogografikę. Zwycięzcy wyjechali na taką wycieczkę edukacyjną do jednego z najczystszych miejsc w Polsce. Tam robili badania zanieczyszczenia powietrza. Wyjechali na Pomorze, na Hel i do Gdańska.
Kolejna grupa to przedstawiciele NGO, którzy również mają kurs specjalny, kurs e-learningowy na naszej stronie. Z nimi organizujemy takie konferencje informacyjno-edukacyjne, w których biorą udział eksperci. Oni przedstawiają problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, z powstawaniem tego zanieczyszczenia powietrza, ale w tych spotkaniach również biorą udział lekarze, bo oni przedstawiają problemy z kolei związane ze zdrowiem, problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza. Ale dla nas najważniejszą grupą są dziennikarze, bo za ich pośrednictwem możemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. I dla dziennikarzy zorganizowaliśmy i organizujemy bardzo systematycznie konferencje edukacyjne, bo to ich należy nauczyć, w jaki sposób dotrzeć do społeczeństwa i jak pokazać ten problem powiązania zanieczyszczenia powietrza z naszym zdrowiem. I w tym celu organizowane są zarówno kursy specjalizacyjne, jak i konferencje edukacyjne, na przykład konferencje Quo Vadis Medicina. Podczas tych konferencji przybliżamy problemy związane z konkretnymi chorobami, a zatem jedna z konferencji dotyczy kardiologii, druga układu krążenia, onkologii. Także to są takie tematyczne konferencje, biorą w nich udział najwybitniejsi polscy eksperci, jeśli chodzi o poszczególne dziedziny nauk medycznych. Kolejna bardzo interesująca inicjatywa to wspólnie z CMKP, z Centrum Kształcenia podyplomowego, organizujemy medycynaria. Są to takie kursy specjalizacyjne dziennikarze po zdaniu egzaminu z poszczególnej sesji otrzymują certyfikaty, a 5 egzaminów upoważnia ich do otrzymania tytułu specjalista, dziennikarz specjalista medyczny. I takich dziennikarzy specjalistów medycznych mamy już w Polsce kilkunastu. Cały czas te kursy są organizowane. 26 maja będzie 23 maja będzie najbliższy. Jaki jest efekt tego działania z dziennikarzami? To są publikacje, które ukazały się na temat między innymi wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka. W 2017 roku było to ponad 7 tysięcy publikacji, a w 2018 ponad 15 tysięcy publikacji, co dało w sumie ponad 23 tysiące publikacji w ciągu półtora roku. Gdybyśmy chcieli zamówić te publikacje w mediach, należałoby przeznaczyć na wyprodukowanie i umieszczenie ich ponad 19 milionów złotych. Także to jest, uważam, bardzo ciekawy i ważny sposób dotarcia z wiedzą na temat zdrowia i smogu do naszego społeczeństwa. Zrobiliśmy badanie ankietowe wśród pacjentów w Polsce. Wzięło do tej pory udział w tym badaniu ponad 10 tysięcy pacjentów. I z tego badania wynika, że ponad połowa ankietowanych wie o tym, że zanieczyszczenie powietrza źle wpływa na zdrowie. Opiniodawcy najczęściej byli zdani, że zanieczyszczenie powietrza wywołać może lub zaostrzyć przebieg chorób układu oddechowego. Rzadziej wiedzieli o problemach związanych z układem krążenia i
z innymi chorobami. Wśród źródeł tworzących największe zanieczyszczenie powietrza w Polsce ankietowani wybierali w kolejności stare kotły i piece, zakłady przemysłowe, transport drogowy i na ostatnim miejscu rolnictwo. Ale zapytaliśmy też pacjentów o to, skąd otrzymują wiedzę, skąd dociera do nich wiedza na temat zanieczyszczenia powietrza. I okazuje się, że najwięcej z telewizji, 48%, z radia prawie 40%, z prasy 35%, a z internetu 33%. Wysoką pozycję w tym rankingu zajęli nauczyciele, ale niestety, i tu przykro nam o tym mówić, rzadziej lekarze, choć 20% również ich wskazało. I teraz mówię o lekarzach, bo tutaj mamy dosyć trudny, mamy problem z dostępu do lekarzy i zachęcenia ich do edukacji, która została między innymi dla lekarzy w ramach projektu Czas na czyste powietrze przygotowana. Są to kursy e-learningowe, proste kursy, które po wypełnieniu ankiety, takiego testu, lekarz oprócz wiedzy, którą otrzyma, obserwując ten kurs w internecie, również otrzymuje 5 punktów edukacyjnych. No i tutaj jest problem, ponieważ odzew jest właściwie żaden. Jest około 130 tysięcy lekarzy, a my wyznaczyliśmy sobie próg 2,5 tysiąca, dotarcia do 2,5 tysiąca lekarzy, a efekt jest tego marny. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, chciałabym oddać głos przedstawicielowi firmy, która ten kurs na naszej stronie organizuje. Czy mogę poprosić pana, żeby przekazał informacje właśnie dotyczące tych problemów i tego, w jaki sposób my staramy dotrzeć się. No, najważniejsze dla nas jest w tej chwili do lekarzy, bo z innymi grupami nie mamy większych problemów. Dziękuję pani za to przedstawienie tego programu. No wiemy, że siła mediów jest nieprawdopodobna, więc to, że akurat państwo szkolicie dziennikarzy, uważam za bardzo cenne. Chciałam tylko dopytać, bo rozumiem, że to jest program, który jest kontynuowany od 2017. Czy on jest powielany z roku na rok? Jak to wygląda? Podpisaliśmy umowę w lipcu 2017 roku, czyli na ile lat? W tym roku kończy się ten projekt, dlatego uważamy, że realizacja, kontynuacja tego projektu jest istotna, ponieważ widzimy ogromny różnicę. Proszę włączyć mikrofon, dobrze? Mikrofon, bo się nie nagrało. Ten projekt realizowany jest od połowy 2017 roku i do końca 2019 roku. Widzimy sens kontynuowania tego projektu, ponieważ społeczeństwo jeszcze ma niewystarczającą wiedzę na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka. No tu jest absolutne wyzwanie, które pani powiedziała, edukacja środowiska medycznego i lekarzy, tak? Więc uważam, że rzeczywiście źle by się stało, gdyby ten program został zamknięty. Proszę, pan tak miał tam kilka zdań, tylko bardzo bym prosiła tak nie w całości opisywać programu, tylko najważniejsze wyzwania. Proszę. Czy to jest 3 miliony? Jego wartość to jest około 3 milionów, 2 miliony 900. To jest ten, o którym mówił pan dyrektor. Tak. Okay. Proszę bardzo. Proszę panią o wyłączenie. Proszę panią o wyłączenie. O tak, będzie lepiej. Andrzej Ludwicki, ja reprezentuję wydawnictwo Medyczną Platformę Edukacyjną. To jest wydawnictwo naukowe sfokusowane na przede wszystkim transfer wiedzy w trybie zdalnym w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jak wiadomo, taki obowiązek od 2005 roku, od 2004 właściwie, ale
trybie zdalnym. Od 2005 roku obowiązuje polskich lekarzy. I tutaj w ramach tego projektu Czas na czyste powietrze my realizujemy transfer wiedzy do lekarzy programu edukacyjnego. No i tutaj to, co powiedziała pani Anna Koprowicz, jest problem z tak zwaną frekwencją. O ile nie ma problemu w trybie zdalnym z frekwencją wśród nauczycieli, wśród urzędników, wśród dziennikarzy, jest tutaj wyraźna blokada zauważalna przez nas, bo proszę pamiętać, że tę blokadę można zaobserwować na osi czasu. Tak się składa, że my jako wydawnictwo adresowane do lekarzy działamy od samego początku możliwości prawnych zdalnego kształcenia lekarzy, czyli od stycznia 2006 roku Medyczna Platforma Edukacyjna istnieje i przez ten czas ma okazję obserwować, jak się układa, powiedzmy sobie, aktywność lekarzy w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego, obowiązku doskonalenia zawodowego. I teraz powiem tak, że te niecałe 2% populacji, która została jakby zapisana jako wskaźnik do osiągnięcia w tym projekcie, dla nas nie był jakimś przeszacowanym wskaźnikiem. Powiem, w historii mamy osiągnięcia nawet nadwykonania takich wskaźników założonych. Jest pytanie, co się zatem wydarzyło, że w tej chwili no, mamy wyraźną jakby niechęć. Jakbyśmy powiedzieli językiem prawniczym albo ekonomicznym, to to jest definiowane jako tak zwany hazard moralny. To znaczy wiemy, że ten obowiązek nie działa. W związku z tym no, jakby nie będziemy nic czynili w tym kierunku, żeby się temu obowiązkowi poddać. No i to niestety zaskutkowało tutaj w tym projekcie Czas na czyste powietrze, bo to jest program, który jest finansowany z Narodowego Programu Zdrowia, to są te środki i teraz w tej części adresowanych do lekarzy te środki, no jeszcze mamy czas, jeszcze próbujemy, jeszcze walczymy, bo to nie jest tak, że ten program się skończył i my tutaj nie podejmujemy działań aktywizujących. Tym niemniej no, można powiedzieć, że w tym zakresie rzeczywiście jest zagrożona efektywność tych środków, no bo po prostu zwyczajnie lekarze nie chcą realizować obowiązku doskonalenia zawodowego, nawet w trybie zdalnym, który daje im możliwość właściwie funkcjonowania na naszej platformie 24 godziny na dobę w każdym dniu. W każdym dniu. My mamy takich lekarzy, którzy na przykład wyjeżdżając na wakacje przy załamaniu pogody korzystają sobie po prostu zwyczajnie z tych kursów i robią punkty edukacyjne. A tutaj akurat jeżeli chodzi o Czas na czyste powietrze, no nie mamy takich obserwacji. No i to jest ten problem, który chciałem ewentualnie zgłosić. Ale to, znaczy, no właśnie, ja chciałabym dopytać, no bo państwo macie jednak jakieś swoje obserwacje. Dlaczego akurat w tej dziedzinie jest tak małe zainteresowanie? Czy macie jakieś swoje przemyślenia? To znaczy ja powiem, pani poseł, tak, problem jest głębszej natury. Bo tu możemy powiedzieć o tym, że to jest jak gdyby no, przypadek, prawda? Mamy tego typu program edukacyjny i generalnie chodzi o to, że coś się wydarzyło na przestrzeni ostatnich lat, kiedy środowisko lekarskie wprost mówi tak, nas ten obowiązek nie dotyczy. Zbierania punktów, czy generalnie my się szkolimy, my się kształcimy, ale nas proszę nie obligować obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Zresztą gdyby przyjąć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś patogenezą, to ona się zaczęła, można powiedzieć, w listopadzie 2008 roku, kiedy to był koniec pierwszego okresu obrachunkowego z punktów edukacyjnych. Wtedy Krajowy Zjazd Lekarzy na swoim zjeździe opublikował stanowisko, że nie będzie wprowadzana ta informacja do rejestru lekarskiego. Ja chcę przypomnieć, że izby lekarskie mają obowiązek odnotowania, dopełnił lub nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego w rejestrze w rubryce 26. Ta rubryka nie jest
wypełniana. Znaczy, no problem polega na tym, że oczywiście to jest też kwestia taka, że te środki na prowadzenie rejestrów pochodzą z budżetu państwa. To znaczy Ministerstwo Zdrowia, zlecając samorządowi zawodowemu prowadzenie rejestrów, za to płaci. No i to jest przypadek taki, kiedy my mamy do czynienia z sytuacją, kiedy się płaci za prowadzenie rejestru, który nie jest prowadzony akurat w tym zakresie, no bo my mówimy o doskonaleniu zawodowym, prawda? W związku z tym, no trudno nam, jako organizatorom takiego kształcenia, jest przebić się w tej chwili z taką jakby obstrukcją, która jest instytucjonalną obstrukcją, bo to nie jest tak, że to lekarze nie chcą. Znaczy po prostu nie ma przyzwolenia dzisiaj na to, żeby w jakikolwiek sposób akcentować pojęcie obowiązku doskonalenia zawodowego. Tam jest pojęcie prawa. Ja mam prawo. Ale o obowiązkach proszę ze mną nie rozmawiać. To jest tekst, który ja słyszę, dlatego że my naprawdę staramy się walczyć o to. Mało tego, chcę powiedzieć, korzystając tutaj z obecności pana dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia, że przecież my prowadziliśmy z ramienia tutaj współpracy programy dotyczące na przykład grypy ptasiej, powodzi. To były z Instytutem robione programy edukacyjne dla lekarzy i one... Tak akcyjnie, powiedzmy sobie, one cieszyły się zainteresowaniem. A tutaj mamy w tej chwili jakąś sytuację dla nas zupełnie nieprzewidywalną, bo jeżeli my trzy lata temu zakończyliśmy projekt ze współczynnikami nadwykonania, więcej było chętnych niż my założyliśmy, a tutaj no, nie jesteśmy w stanie. To dotyczy wszystkich programów. To jest jakaś niestety sytuacja. A jeszcze jedno pytanie mam, bo to jest rzeczywiście bardzo interesujące, co pan mówi. A czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy z Naczelną Izbą Lekarską w tym zakresie? Ja powiem tak, były prowadzone niejednokrotnie, ale nawet żeby jakby już spuentować tak stanowczo i kategorycznie, to chcę powiedzieć, że my zostaliśmy zmuszeni w październiku ubiegłego roku jako realizator zdalnego kształcenia do wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia z petycją odnośnie tego martwego prawa, które w tej dziedzinie funkcjonuje. I chcę powiedzieć, że odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, to wszystko jest transparentne, bo to wisi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w tej zakładce petycje. Dostaliśmy odpowiedź enigmatyczną, że nie jest to wymóg prawa, tylko to jest wymóg etyczny. No więc jeżeli teraz byśmy powiedzieli sobie tak, że prawodawca tworzy prawo, bo to jest rozporządzenie ministra zdrowia, który mówi, że ono tak na dobrą sprawę nie obowiązuje, a to jest tylko problem etyki, no to chcę powiedzieć, że to jest gorzej, dlatego że 92% lekarzy nie dopełnia tego obowiązku, czyli w tym momencie już w ogóle mamy kryzys etyczny. Gdyby powiedzieć, że tym samym obowiązkiem są obarczeni prawnicy, to chcę powiedzieć, bo my mamy tutaj również i kontakt z tym środowiskiem, że tam proporcje są dokładnie odwrotne. 95% dopełnia tego obowiązku i nie wyobraża sobie sytuacji, żeby mogli nie dopełnić. No a tu... No i farmaceuci oczywiście też... No a tutaj, jeżeli chodzi o środowisko konkretnie lekarzy, no mamy problem, mamy problem. Pani poseł, przepraszam bardzo, wtrącę się jeszcze. Chciałam zaznaczyć, że problem edukacji e-learningowej dotyczy innych projektów również, jeśli chodzi o tę sprawę. Ale my rozmawiamy indywidualnie z lekarzami i chcę ich również usprawiedliwić, ponieważ oni są tak strasznie zapracowani, mają tyle pracy takiej biurokratycznej, że mówią, że oni na to nie znajdują czasu. I stąd my mamy takie problemy, no my ich rozumiemy, ale my też jesteśmy rozliczani z tego projektu.
Ewa Duks-Prabucka, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia. Pani poseł, my żeśmy rozmawiali w poprzedniej kadencji z panem prezesem Hamankiewiczem. Dzięki jego uprzejmości w newsletterach Naczelnej Rady Lekarskiej poszły anonsy, poszły komunikaty, żeby podejmować te kursy e-learningowe, że są punkty edukacyjne, że to jest tylko 20 minut takiego wysiłku intelektualnego. Poszły informacje do lekarzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Poszły z poszczególnych izb lekarskich, bo my żeśmy po prostu, przepraszam za określenie, stawały na głowie, żeby dotrzeć do środowiska. W rozmowach prywatnych z lekarzami jest taki argument. My jesteśmy tak zapracowani, my mamy tylu pacjentów, my nie mamy czasu na takie działania, bo my nie mamy czasu na własne, prywatne życie. I to są naprawdę takie często dramatyczne rozmowy, no ale tak wygląda w tej chwili sytuacja. Poza tym lekarze jeszcze twierdzą, nas jest za mało. Prawda, no, co pani mówi, ja mam świadomość, że lekarze są przepracowani. Że to nie jest jakaś niechęć do w ogóle edukacji, tylko to jest, ja myślę, splot po prostu sytuacji. Ale ja myślę, że my tutaj powinniśmy się zastanowić nad jakimś znalezieniem rozwiązania. No być może gazeta lekarska, która jest doręczana, dostają wszyscy lekarze, czy służba zdrowia, czy menadżer, no powinny też te tematy bardziej tak pod względem właśnie merytorycznym przybliżać. To są bardzo poczytne czasopisma i świat medyczny, lekarze czytają te gazety z uwagą, więc może jest to jakieś rozwiązanie, żeby tam nie tylko informować o tym, że taki program jest, może trzeba więcej tej wiedzy przekazywać w tej formie. To jest takie moje na gorąco spostrzeżenie. Pani poseł chciała zabrać głos, proszę bardzo. Chciałam tylko zapytać, tu adresuję do pana przedstawiciela NASK-u, z czego jest finansowany ten projekt, z jakich środków i jaką on ma wartość? Więc na tym etapie budowy systemu i realizacji edukacji my wchodzimy, znaczy on jest finansowany z bardzo wielu źródeł. Dostaliśmy, przede wszystkim NASK finansuje część projektu ze środków własnych. I to jest znaczna część tego, znaczy w ogóle projekt jest niekomercyjny, to trzeba powiedzieć. Projekt jest niekomercyjny, natomiast jest finansowany z środków częściowo własnych. Na przykład szkoły, które są, mierniki, które są zainstalowane w Metropolii Poznań, są finansowane przez Metropolię Poznań, na przykład, czyli przez samorząd. Dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i udało nam się podpisać umowę 60 tysięcy złotych, plus udało nam się podpisać umowę z sponsorem zewnętrznym, firmą PZU, która dofinansowała projekt w wysokości 200 tysięcy brutto. 200 tysięcy brutto. W ramach tego, jak oni z reguły finansują. Tak, tak. Więc to finansowanie jest no, takie zbierane z różnych źródeł. Chciałam zapytać, bo czas trwania tego projektu był określony na tej prezentacji 2018-2019, 3 miesiące 2019, czy cały 2018, czy tylko mamy na myśli, od kiedy on trwa? Znaczy projekt został, tak jak powiedziałem, projekt rozpoczął się w lutym zeszłego roku od pilotażowej instalacji 10 szkół. Potem udało nam się podpisać kilka umów na dofinansowanie. Trwała budowa tych systemów pomiarowych do stycznia 2019 roku i od stycznia do marca ruszyła edukacja. Czyli to jest rok. Znaczy porównując skalę tam środków, które są w programie 3 miliony, a tego co pan, ile w tej chwili, tak szacunkowo? Nam wychodzi, że nasza edukacja kosztuje mniej więcej 20 zł
osobę? Za osobę, licząc wszystko razem, czyli budowę całego systemu, który tak naprawdę nie służy tylko do edukacji, ale również do informacji w przestrzeni publicznej. Natomiast jak weźmiemy całą edukację, to jest na poziomie 5 zł na osobę, mniej więcej. Znaczy my, dlaczego NASK w ogóle robi ten projekt w szkołach? Dlatego, że równolegle z tym projektem budowana jest ogólnopolska sieć edukacyjna podłączenia 19 tysięcy lokalizacji szkolnych, czyli 35 tysięcy szkół do jednej sieci dostępu do internetu i realizuje ten projekt NASK. I przy okazji tego projektu my mamy kontakty ze szkołami, mamy w tych szkołach dobre relacje, dobrze jesteśmy rozpoznawani jako NASK i możemy prowadzić również ten projekt edukacyjny. Czy mam nadzieję, że będziecie też przystępować do konkursów ministerialnych? No bo jeżeli teraz, tak jak panie mówicie, będzie nowe rozdanie konkursowe, no to myślę, że to jest chcemy, za to, w tej chwili chcielibyśmy w przyszłym sezonie podłączyć 750 szkół, z czego myślimy, że 250 szkół byłoby w pełne finansowanie z naszej strony, natomiast pozostałe 500 liczymy na taką relację, że samorządy sfinansują w połowie, a my w połowie. Mamy dużo pomysłów też edukacyjnych, chcemy pójść w kierunku bardziej na przykład budowy pewnych modeli predykcyjnych, bo to jest fajna zabawa dla młodzieży, ponieważ my jesteśmy pod hasłem edukacja, więc możemy robić różne rzeczy, które mogą być też wykorzystywane przez samorządy, na przykład predykcji, co by się stało, gdyby wyeliminować na przykład 20% kominków albo 80% pieców, tak? Jaki byłoby wtedy poziom zanieczyszczenia? Więc chcemy pójść w kierunku różnych modeli matematycznych, predykcyjnych, no chcemy też robić różne akcje, na przykład młodzież rozmawia z władzami, no różne mamy pomysły edukacyjne na przyszły rok, na przyszły sezon, natomiast w tej chwili właśnie staramy się, żeby to w przyszłym sezonie rozszerzyło do tych 750 szkół. Jedno drobne pytanie, bo pan wspomniał, że od tej strony merytorycznej wspiera was, czy partnera w tym projekcie jest Polski Alarm Smogowy. Rozumiem, że Polski Alarm Smogowy robi to honorowo, czy to jest w ramach tego projektu, po prostu oni pełnią funkcję ekspertów? Tak, znaczy nie ma żadnych transferów finansowych między NASK-iem a Polskim Alarm Smogowym. Oni po prostu realizują to w ramach swoich statutowych działalności, więc my robimy jakby... Ja myślałam, że oni są beneficjentem. Nie są. Zlecenia. To jest partnerski układ na zasadzie, oni nas wspierają od strony takiej merytorycznej, edukacyjnej, my logistyki całego projektu, bo w edukacji bardzo ważne jest również wsparcie nauczycieli w szkołach. Tak? To nie jest tak łatwo wytrzymać, jak się robi coś tak troszkę po godzinach, bez takiego wsparcia zewnętrznego. Nas dużo energii wkłada w to, żeby zespół, ci ludzie pracujący w terenie mieli cały czas wsparcie ze strony nas w zakresie takiej motywacji do pracy. I to robimy wewnętrznie. Tutaj pan to nazwał budowa sieci zaangażowanych osób. Ja sobie to zapisałam, bo to naprawdę to jest słowo klucz. To jest słowo klucz. Najpierw zbudować zaufanie wśród ludzi świadomie, a później dopiero oni będą edukować następnych. Także ja osobiście gratuluję naprawdę tego pomysłu. Dobrze, to chyba wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Bardzo państwu dziękuję za te... Jeszcze pan, proszę bardzo. Pani poseł Adamkiewicz-Łukasz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, ale także zespół do spraw wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Było wspomniane kwestie progów i pan minister zaproponował, żeby zaprezentować. Mam krótką, 7-slajdową prezentację, więc jeśli... Dziękuję. Chciałbym państwu przedstawić skróconą prezentację. Padła już kwestia właśnie poziomów informowania i alarmowania. Jestem członkiem, jeszcze głośniej, może bliżej. Jestem członkiem zespołu, sekretarzem zespołu roboczego do spraw wpływu zanieczyszczeń powietrza zdrowia przy właśnie Radzie Zdrowia Publicznego. No i zostaliśmy poproszeni o stworzenie właśnie takiej analizy, czyli popatrzeć ze strony zdrowotnej, jaki to poziom powinny być. To zadanie wykonaliśmy. Chciałbym właśnie pokazać wyniki tego zadania, że naszym celem byłoby nie popatrzeć ze strony ekonomicznej, tylko ze strony zdrowotnej, jak to poziomy powinny wyglądać, jak moglibyśmy do tego dojść. Wzięliśmy pod uwagę okres 2015-2017. To jest dosyć ciekawy okres, bo w tych latach były zarówno zimy takie mocniejsze i także mocniejsze, jeśli chodzi pod kątem
zanieczyszczeń powietrza lżejsze, więc jakby to jest dosyć przekrojowe, to odpowiednie lata i wzięliśmy pod uwagę półrocze grzewcze, tam gdzie jest najgorsza jakość powietrza i analizy wykonaliśmy, tutaj nie wchodzę w szczegóły, ale prawo ochrony środowiska mówi, że są pewne strefy, w których się podejmuje działania i na podstawie tych stref wykonywaliśmy te analizy. I jeszcze w tych strefach weźmy pod uwagę czynniki socjoekonomiczne. Do każdej tej strefy były przypisane dane zdrowotne właśnie z ów stref. I ponieważ stężenie pyłu PM10 jest normowane, jeśli chodzi o poziom alarmowy, to na podstawie tego stężenia to liczyliśmy. Tu już jest taki szczegół techniczny. Niektóre krzywe właśnie są na poziomie pyłu PM2,5, więc jakby w tych kwestiach technicznych to już nie będę wchodził, bo to nie zdrowotne, ale przeliczyliśmy tak, aby było zgodnie z rekomendacjami WHO, żeby było właśnie w PM2,5. No i na podstawie tego przypisywaliśmy liczbę hospitalizacji, dokładnie leczenia szpitalnego, bo to chodzi o leczenie szpitalne. To jest warto podkreślić, że to nie hospitalizacja w SOR-ze, tylko leczenie szpitalne dla każdej gminy, które jest właśnie wywołane zanieczyszczeniem powietrza. I także dla odniesienia patrzyliśmy, jak wygląda kwestia oddziaływania długoterminowego, liczby zgonów. No i zaczęliśmy robić scenariusze, czyli patrzyliśmy, jeśli stężenie spadłoby do 100, do 200 mikrogramów, do 50 i tak dalej, o ile mniejsze byłyby liczby hospitalizacji dobowej. Czyli sprawdzaliśmy, jakby się poprawiła jakość powietrza, to o ile ta liczba, można powiedzieć, unikniętych hospitalizacji by wynosiła. I na podstawie tego mamy wynik, który posłużył dalej do właśnie określenia tych progów. Tutaj mamy wyniki na poszczególnych różnych stężeniach, na różnych scenariuszach i to interpretowane jest w następujący sposób, że gdyby, zobaczmy, tutaj działa, gdyby w Polsce nie było przekraczane w żadnej strefie stężenia dobowe pyłu PM10, 100, no to wtedy w stosunku do obecnej sytuacji powietrznej, do obecnej sytuacji zanieczyszczeń powietrza byłoby mniej o tyle hospitalizacji, dokładnie leczenia szpitalnego. Gdyby w ogóle powietrze było krystalicznie czyste, to byśmy mieli o tyle mniej unikniętych hospitalizacji. No i tutaj mamy właśnie pogrubione te progi, które zostały zarekomendowane, czyli gdyby skuteczne było działanie przy progu 60-80 mikrogramów, no to wówczas taka liczba hospitalizacji byłaby mniejsza. I na końcu, już nie wchodząc tutaj, powycinamy właśnie takie techniczne kwestie dotyczące wykresów, mamy najważniejszy wynik. To jest ten wynik. Załóżmy, że mamy najlepszy scenariusz. Najlepszy scenariusz naszym jest zejście do 50 mikrogramów do poziomu WHO, do normy, dokładnie. Do normy i to jest nasze 100%. I teraz popatrzmy, dla jakiego stężenia będzie 75% tej hospitalizacji, 50% hospitalizacji, 25% i tak dalej. Więc 75% tych unikniętych hospitalizacji byłoby dla stężenia 63 mikrogramy, 50% byłoby dla 82 mikrogramów, stąd też wyszło nam 60-80 jako rekomendacja, którą jako zespół przedstawiliśmy Ministerstwu Zdrowia, że przy tych poziomach mamy właśnie takie poziomy redukcji tych skutków zdrowotnych. No i na koniec to, o czym mówił pan minister Woźny, zaproponowaliśmy ministerstwu, że poziomy informowanie powinien być na 60 mikrogramów, czyli na tej redukcji 75%, a 80 mikrogramów, co wynika z 50% redukcji. Stąd to właśnie są progi zaproponowane przez zespół roboczy do spraw wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie przy Radzie Zdrowia Publicznego. 20 marca była prezentacja w Ministerstwie Środowiska. Tak, to jest wynik świeży. W Ministerstwie Środowiska. Tak, tak. No więc jak to się ma do tego, że robimy badania, mamy rekomendacje, a ogłaszamy zupełnie coś innego? Czy pan byłby uprzejmy przesłać tutaj do pani ten, do pani sekretarz zespołu, dobrze? Tą pana prezentację. To jest ciekawe podsumowanie dzisiejszego spotkania. Myślę, że dające dużo do myślenia. Zapytamy pana ministra o to, jak to się stało, że nie zastosował się do zleconych przez siebie rekomendacji.
przygotujemy takie stanowisko z dzisiejszego posiedzenia. Będą zawarte wszystkie Państwa uwagi, bo po to tutaj żeśmy dzisiaj ten czas wspólnie spędzili. Bardzo Państwu dziękuję za wszelkie uwagi. Jeżeli mogę jeszcze w czymkolwiek pomóc, czy będziecie chcieli Państwo skorzystać z możliwości tutaj na spotkania się na terenie Zespołu Zdrowia Publicznego, to także jestem do dyspozycji. Dziękuję Pani. Ministerstwo, to może Ministerstwo Zdrowia. Mogę Pani Przewodnicząca, dziękuję, Edyta Mięgoć, Ministerstwo Zdrowia. To było, Ministerstwo Środowiska zwróciło się do nas o przedstawienie nowych progów. Tak, propozycji nowych progów ze względów zdrowotnych. I tutaj przy pomocy Zespołu do spraw zanieczyszczenia, wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, zespół pracował właśnie na podstawie metodyki, opracował właśnie te wyniki i to było przedstawione na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska 20 marca. No właśnie, to jest ważne. Dziękuję bardzo, zamykam spotkanie. Dziękuję.